Że już kukuk? Proszę. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, gotta give all you got for love. Cause you're here for a moment. You give all you got, give all you got for love. Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie. Jestem Marta, tam jest Miki. Zrób hejo. Hejo, hejo. O, jesteście słodki. No. Przywitałeś się? Czekajcie, bo teraz jest straż pożarna i ona musi zrobić ijo, ijo. Chwileczkę. Jak robi straż pożarna? Nie. Jedzie! Ijo, ijo. Dzisiaj zapraszam was na nowego vloga. Będzie trochę inaczej, ponieważ Krzyś właśnie pojechał po moją babcię, prababcię Mikołaja i postanowiliśmy razem coś ugotować. Mam nadzieję, że to będzie dla niej fajna rozrywka. Uwielbiam kolekcjonować takie wspomnienia, więc też bardzo się cieszę. No nie wiem, coś się zawiesiło, więc też bardzo się cieszę, że przyjedzie i że będziemy mogli razem coś podziałać. Kochanie, chwileczkę, no i popatrzcie, no włączasz wszystko, co można. Już włączymy ijo, ijo. Nie wiem, dlaczego się zawiesza ten internet. Chyba po prostu już mamy za słaby telewizor i on nie łapie tak tego, jak łapać powinien. Auta, mamusia włącza, ale nie wiem czemu to ta... Taty nie mamy, ale... O, idzie, idzie. Proszę. Dobra, mamy taką fazę, że Mikołaj kocha auta i jest takie, że budują się auta na ekranie i Mikołaj jest przeszczęśliwy. Ja się nie dziwię, że to ma 10 milionów wyświetleń, ponieważ my oglądaliśmy to już chyba z 300 razy. Ijo, ijo, ijo robi, tak? I co, jedzie ugasić pożar, prawda? Ugasi pożar i uratuje domek. Tak, mówiłam, że będzie gasił pożar. Tylko ja jestem brudny, bo jadł śniadanko. Tap, tap, tap. A to jest co to za auto? Też ija, ija. To jest policja. Powiesz policja? No i są. A jak podczas oglądania aut mówi drugi raz auta, to znaczy, że trzeba włączyć Binga, nie? Także to są aktualnie nasze dwie bajki, które gdzieś tam Mikołaj ogląda w ciągu dnia 10 minut. Także fajnie. I jak wam minął dzień, bo pewnie oglądacie to już wieczorkiem bądź popołudniem. A jeżeli oglądacie rano, tak! To dajcie znać, jakie macie plany na dzisiaj. U nas mam nadzieję, że super spędzimy czas i będzie mega fajnie. Także zobaczymy. Krzyś jeszcze musi jechać do sklepu, żeby kupić parę rzeczy do tego naszego gotowania. Najważniejszy jest wóz strażacki. Mikołaj mógłby na okrągło oglądać wóz strażacki. Nie, tego nie klikamy, wiesz? Bo już mówiliśmy wam wcześniej o Bingu. Bardzo fajna, edukacyjna bajka, żeby dzieciom opowiadać, tłumaczyć. Sam ten króliczek z jego opiekunem już tłumaczą wiele spraw, jak sobie radzić z, nie wiem, z podenerwowaniem, z zetknięciem się z takimi sytuacjami, które są dla dziecka stresujące, jak na przykład, nie wiem, takie podstawowe kłótnie o zabawkę, czy tam jakieś niepowodzenie, także tutaj super, o, akurat wleciał mu wysoko samolot i nie może go zdjąć, więc będzie odcinek odnośnie tego. Więc fajna sprawa, żeby pooglądać z dzieciakami, nie? Lubisz Binga? Tak, musimy cię umyć. Tak, umyć musimy buzię. Spróbujemy umyć ząbki? To chodź, pójdziemy umyć ząbki, dobra? Idziemy myć ząbki. Dobra, mamy energię na mycie ząbków. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Aj, ja! Tak, tak będzie robiła pasta. Chodź, zrobimy opa teraz. Opa. Ale mamusia najpierw, dobra? Potem ty. Pokaż ząbki. A ja ci dam taką, tutaj jest taka szczoteczka, która jest luźna. Idziemy na dwie szczoteczki. Patrz, jaka to jest duża szczoteczka. Tak? Patrz, dwie szczoteczki myją twoje ząbki. Super, jesteś ekstra dzielny. O, ty myjesz mamusi, dobra, myjemy mamusi. A mamusia myje tobie. Super, dziękuję.
przekładamy. Zobacz. Wyciąg o krzydeczkę. Zobacz, zobacz tutaj, jak ładnie myje ząbki. Pięknie. Chyba wymyśliliśmy sposób na mycie ząbków. Mikołaj ma już z tyłu ząbki, więc gryzie kurczaka. Już wszystkie rzeczy nie są mu obce. Daj. Bo poprzednie było ciężko. O, ty piszczysz, jak ci mama myje buzię. Jeszcze raz. Dobra, chcesz włożyć? Tutaj. Ekstra, proszę. Teraz możesz wytrzeć buzię. Tak. I zawiesimy. No już wytarłeś, to nie trzeba dużo. Jajja. Żółwik? Żółwik. Brawo. Wyłączysz światło? To drugie. Super. Brawo! Bardzo dzielny jesteś, wiesz? Mama jest z ciebie dumna, kochania. O co to za mnie idzie oczków? Ty dopiero wstałeś, chłopaku. Teraz przyjdzie prababcia, będziemy robić tutaj takie fajne rzeczy. Już nie ma czasu na nic. Ja wiem, że część z was nie jest totalnie zwolennikiem telewizora. Ja też uważam, że nie ma co z tym przesadzać. Natomiast teoria życie życiem. Jeżeli ktoś mówi, że on nie włącza dziecku bajek, a dziecko ma tam, nie wiem, 9 miesięcy, 12 miesięcy, to prawdopodobnie dlatego, że jeszcze nie jest w ogóle zainteresowany bajkami. A gdy tylko odkryjesz na chwilę, że możesz dupę usadzić, bo dziecko się na chwilę zajmie chociażby z tobą tymi bajkami, to jest zupełnie inaczej. Ja teraz idę do Mikołaja, ponieważ nie chcę, żeby on bajek oglądał sam. Na razie, zresztą patrzy, gdzie on chodzi, nie? On, nie, ten, o, teraz przyszedł, ale chodzi po salonie i robi ijo, ijo. Tak, a gdzie jest reszta? Gdzie jest smoczek? Tam jest smoczek, zobacz. Przyniesiesz? Dziękuję. Super. Alica też mówi, dziękuję. Ja, idziemy czyścić Alicę uszy? Wyczyścimy jej uszy, co? Luli! Ale nie draw mnie! Uważaj z tymi łapurami! Pewnie mam całe pyski zapany! O ty łobuzie! Tak kończą się zabawy z moim psem. Nie wiem, czy już widzicie, jak jestem podrapana. Teraz musimy wyczyścić Alicę uszka. Tak? Będziesz ze mną czyścił Alicę uszka? Ale jestem już od głosu. Chodź tutaj. Tu, Loli. Siad. No, siad. Siad. Tak, czyścimy Alicę uszka. Tak, są pałeczki. Wiesz? Ale będzie miała czyste uszka. To by też czyścić mógł. Chcesz zobaczyć? Tylko pamiętaj, że mamusia czyści Alicę uszka, bo można jej zrobić krzywdę, wiesz? No i zanieś go do kuchni. Za Litwą pójdziesz, tak? Mówi, że babcia, że będziemy robić albo kluski z serem, ale że nie pamięta, jak się robi placanko. Przypomnij se, bo mi ostatnio ten mówiła przepis. Zobaczy ziemniaki, to wszystko se przypomnę. Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Od razu się też trochę rozerwiesz. Żebyś wiedziała. No. No, nie masz no. No pewnie, że mam. Na wszystko mam, babcia. Ja mam ten drugi. To masz. Ja mam tam jakiś, wiesz, przepis ten. Ale to musi być twoja ręka. No, no to inaczej jak od babci, nie? Zawsze lepiej. No ale ja nie wiem w ogóle ile czego się daje. Ale ty nigdy żeś nie ważyła takich rzeczy. No nie, ale tak mniej więcej. Ja żeś też ty jest. No ale ja już i tak nastawiłam babcia. Od soboty myślę o batankach. Zaczniesz trzeć ziemniaki, to wszystko sobie przypomnisz. No, hello! Cześć, Ciociu, wszystko fajnie, tylko z okazji budowy. Chcę przyjść z pomyślności.
Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego po prostu najlepszego. Te masz szersze. Tu masz szersze. Zobacz, te. Takie. Dobra. Do tego jajka mamy, mąkę mamy, sól, nie? Do tego jeszcze. I to potem trzeba przełożyć na sitko? Nie, jeśli będzie dużo wody, to musisz tę wodę jakoś stegować. No widzisz? No. To wszystko pamiętasz. To pamiętam i na tym nie wiem proporcje, jak to było. Na oko, zawsze na oko. Przecież zawsze sprawdzałaś konsystencję. Tyle było... Dobrze, nie? Taką samą tarkę masz? Nie, ja miałam grubszą. A to masz jeszcze taką bardzo grubą, jak chcesz. Nie wiem. Nie, nie, ta się nie to już za gruba. Tak? Takie niesiesz? A to może odłóż na stolik? O, super, dziękuję. To teraz zaniesiesz na stolik? Nie. Rozrobić ten, poprzynosić wszystko, pozrzucać, a sprzęta nie ma go mu. Ty łobuzie. No ale jest wybrana, tylko nie jest biała. Zobacz, jak się ma ładnie. Zobacz, ja jednak czasami umiem brać. I to tak ścisnąć, żeby odcedzić na maksa? Ale wody, faktycznie strasznie dużo po tego chodzi. Właśnie musisz zważyć. Co wody. No. Ty nawet nie wiedziałam, że ziemniaki mają tyle wody. No mają, mają. No i jajko. Jajko, dobra. Tak, co my też nie chcemy. Już, już, już. Co wy tam robicie, chłopaczki? Ja myślałam, że on płacze. A bo wiesz jak to jest, od śmiechu do płaczu to niedaleka droga. To takie suchsze ma być? No bo żeby cię nie rozleciało. No bo to łatwe, szybkie, nie? No, nie szybkie, jak dużo ludzi zaczniesz trzy. No, w sumie z drugiej strony tak. Teraz byś to mogła wrzucić do robota i... Babcia, ty już pamiętasz, już ta babcia dokłada, już czuję tą konsystencję. Tak. A sól dawałaś? Tak, dawaliśmy sól. Teraz wodę. Ustawiam, nie? Zostawiam. A olej i woda, żeby się sklejały? Taki garnek starczy? Czy większy? Na co większy, jak tego masz trochę? Za dużo. Chyba za dużo słodkiego. Chyba za dużo tak. Chyba tak. Takie będą kluseczki pyszne. Tata tnie boczek, babcia tu zrobiła pycha kluseczki. No, no, pycha. Popatrzcie, bądź. Była niegrzeczna, tak? Ziemniaki były takie niegrzeczne. Bam. Tak. No, wytrzesz. Patrz, babcia, jak on wyciera. O, jak ślicznie. Ojej. Tak. Takie? No, tak, to ładne. Widzisz, jakie masz ładne? Jak masz mokre ręce, to lepiej się kula. Jak wam idzie? Nie wiem, to szafowo robi. Mikołaj, skontrolujemy, jak idą postępy. Zobacz, jak się gotuje. Jak duży. Jak co? No mówię, że kluski wyglądają, to jak je pamiętam. Jeszcze ich nigdy nie robię. Nie to, wiem. To było moje ulubione, jak babcia robiła bacanki, a wracałyśmy ze szkoły, to nie było nic piękniejszego. Jeszcze równie piękne były placki ze ziemniaków z blachy. Co wy to robicie? Takie robisz rzeczy z babcią?
Gdzie rzucasz to? Ojej!